To oznacza, że przedszkolak już będzie nam narastać, dlatego je rozbudowujemy, dlatego planujemy budowę nowego przedszkola na Wiczynie w Siestroju. Czyli, no ja mówię teraz o dzieciach w wieku przedszkolnym, tak. Za 6 lat ta liczba dzieci będzie przyrastać w szkołach podstawowych, czyli ta przestrzeń musi być zachowana, a za kolejne lata, tak, cykle edukacyjne, gdy dzieci przejdą, no, musi być ta sieć szkół, jeżeli chodzi o licea i szkoły technikalne, zachowana tak, by ci, którzy będą zarządzać oświatą za 10 lat, nie stanęli przed dylematem budowy jakichś budynków, stworzenia nowej sieci. To są szkoły z wieloletnią tradycją, z niezłym wyposażeniem. Dziś, jeżeli one dziś przyciągają 35% uczniów spoza gminy, mówię o szkołach ponadgminnych, to miasto jest bardzo konkurencyjne w edukacji i na tym polega też, na tym polegają też sukcesy edukacji, bo ta konkurencyjność spowoduje, by uczeń wybrał szkołę. Trzeba pokazać tę ofertę, trzeba mieć uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznych, ponieważ też poza Gdynią nie wszystkie szkoły mają. Dla ucznia to jest ważne, by egzamin zewnętrzny zdawać w swojej szkole, a nie jechać gdzieś. Ale jest jakieś zagrożenie dla tych szkół, bo tak będzie się tak tylko utrzymać. Znaczy, proszę pana, może pojawić się takie zagrożenie, gdyby na przykład zmalała liczba dzieci spoza Gdyni. Jeżeli przeszło 30% uczniów, to uczniowie, którzy nie są mieszkańcami Gdyni, czyli gwałtowne odwrócenie tych wyborów, no, spowodować mogłoby takie zagrożenie. Czyli bardzo istotne jest, by ta oferta edukacyjna, po pierwsze, nadążała za rynkiem pracy i za możliwościami, które stwarza ministerstwo, wprowadzając nowe zawody z podstawami programowymi do kształcenia. Tych zawodów nowych pojawiło się sporo i do potrzeb województwa, jeżeli uznajemy, że to jest oferta, którą warto stworzyć. Wiele działań jest niezbędnych, my już je wykonujemy. Klasy dwuzawodowe, przedmioty ogólnokształcące razem, przedmioty zawodowe osobno, by nie utracić zawodu, który jest ważny, cenny, pracodawcy go chcą, ale nie ma 30 uczniów, którzy chcą się w tym zawodzie uczyć, jest 15. Tworzymy dwuzawodowe klasy. Docelowo według mnie jest perspektywa nawet 3 zawodowych klas. To jest lepsze niż wielozawodowe klasy, bo to wielozawodowe jest jeszcze inny system edukacyjny. Także i atrakcyjność ofert, warunki szkoły, uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu na terenie szkoły, wyniki szkoły, zdawalność tego egzaminu. W zeszłym roku mieliśmy najwyższą, bo jest zdawalność z egzaminów zawodowych. Tym się uczeń też gdzieś kieruje i rodzic. Także to są te wartości, po których należy budować standardy. Szkoły, nie tylko budynki, w Polsce, dzięki samorządom się bardzo zmieniły. Jeżeli my dokładamy około 90 milionów rocznie do świata, to najtrudniejsze sytuacje są powiaty. Mamy środki do subwencji oświatowej. Ale gminy dokładają, bo wystarczy przejechać się po Polsce. Ile sali, ile basenów, ile boisk, jak budynki wewnątrz się zmieniły. Stanęliśmy wobec niezwykłych wyzwań. No, przez 30-40 lat te szkoły nie były remontowane. My nadrabiamy zaległości, proszę państwa. Ale likwidowanie płycek PCV, od 10 lat nikt nie produkuje. Hektary korytarzy, sal włożone tymi płytkami w szkołach. To są setki tysięcy złotych. Także to wymaga troszkę czasu, dlatego też, by każda szkoła doświadczała tego dobrodziejstwa podnoszenia tych warunków, standardów, jeżeli chodzi o warunki nauki. W budżecie, co państwo możecie zobaczyć, wszystkie szkoły korzystają. Przełamali tą kiedyś tradycję, że generalny remont za 4 miliony w jednej szkole. Nie, bo inne się nie doczekają. No, to trzeba dzielić. Kończymy prawie remonty w łazienek. 3 lata na to zajmują. Jeszcze tylko w dwóch dużych budynkach szkoły. I pojedyncze toalety, głównie nauczycielskie, i inne są niewyremontowane. Ale tak to większość szkół, proszę zobaczyć, że w ilu szkołach wyremontowanych mamy wymienione w ogóle wszystkie okna. A nie ma szkoły, w której byśmy nie zaczęli wymieniać okna. Jakby takimi etapami to robimy.
to i ekologiczne, prawda? I ciepło, także no i estetyczne elementy. No plus działania związane z wyposażeniem. Prawie wszędzie to nie są pakiety w salonie na stosach. To za każdym razem jest 100-200 tysięcy w budżecie, prawda? Także będziemy kontynuować, jestem przekonana, dalej te działania, monitorować demografię i potrzeby, tak by te oczekiwania spełniać, podnosić nieustannie te warunki nauki. I doposażać szkoły, to także bardzo ważne wyzwanie. Tylko powiem, że u nas 30 milionów, a w Gdańsku chyba 11. Wszystkie samorządy bardzo zmieniły w całej Polsce, dzięki samorządom, organami prowadzącymi zostały samorządy, to szkoły stały się beneficjentami tych zmian ustrojowych. Dziękujemy bardzo serdecznie, bardzo dziękujemy. A teraz, proszę Państwa, do tematu przechodzimy, który nas prowokował, Państwa tutaj zaprosił. Dynamicy, gospodarze tego miejsca, Patryk Bartoszewicz, pełnomocny do spraw pracy właśnie z samorządem, z organizacjami pozarządowymi. Dzień dobry Państwu. I Pani Monika, która kieruje tutaj pracami liceum. Proszę Państwa, chciałbym Państwa bardzo serdecznie już trochę po rozpoczęciu, ale w Siemitelewickim Centrum Organizacji Pozarządowych, jednostce, która funkcjonuje od 15 lat i tak naprawdę ta przyczyna, dlaczego Państwo jesteście tutaj, jest właśnie związana z tym 15-leciem. 15 lat temu, 6 września 1995 roku na sesji Rady Miasta, Wiejska Rada Miasta uchwaliła pierwszy w Polsce program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Było to na tyle niezwykłe, że tego bez rozwiązań w Polsce w ogóle nie było. Okazało się, że wprowadzone w Gdyni rozwiązania są bardzo przemyślane, między innymi wynikało to z faktu bardzo długo trwających, po kilka miesięcy konsultacji z organizacjami pozarządowymi, jak ten program miał się wyglądać. I 6 września uchwalono pierwszy program, który stał się pewnego rodzaju standardem współpracy, jeżeli chodzi o skalę Polski. Jest to na tyle istotne, że przez te 15 lat, w naszym może trochę subiektywnym, ale trochę też staramy się być bardziej obiektywni, poczuciu nadal jesteśmy tym liderem. Pewnym potwierdzeniem jest fakt otrzymania wyróżnienia w zeszłorocznej nagrodzie Europejskiej Administracji Publicznej. Również 2 miesiące temu dowiedzieliśmy się, że będziemy liderować w grupie wymiany doświadczeń. To taka grupa stworzona przez Związek Miast Polskich, która ma określić standardy współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi. Więc możemy powiedzieć trochę dumnie, że wydaje nam się, że jesteśmy cały czas w czołówce, w związku z czym postanowiliśmy, że 15 rocznica to naprawdę bardzo fajna okazja, aby o tym programie przypomnieć i o nawiązaniu tej współpracy powiedzieć. W czerwcu tego roku odbyło się spotkanie Gdyńskie Forum Pozarządowe z organizacjami pozarządowymi. Wkrótce po forum odbyło się pierwsze spotkanie, na którym dyskutowaliśmy, jak chcielibyśmy, aby te obchody uroczyste wyglądały. Były to dość długie dyskusje, udało nam się zaangażować obchody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Związek Miast Polskich, czyli takie dość ważne instytucje, jeżeli chodzi o współpracę na poziomie samorządu i organizacji pozarządowe. I wspólnie z organizacjami zastanawialiśmy się, jak chcemy te obchody przejść, żeby faktycznie być obopólnie zadowolonymi z tego, że aż tyle lat razem współpracujemy. Obchody zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część odbędzie się 5 września, czyli w najbliższą niedzielę na Placu Grunwaldzkim, a druga część odbędzie się 6 września, w poniedziałek, już teraz wiemy, że w Mutlikinie w Gdyni. Obchody będą miały dwojakiego rodzaju charakter. Po pierwsze, w niedzielę już w tej chwili na godzinę 10 możemy zaprosić na Plac Grunwaldzki, gdzie do godziny 18 miejskie organizacje pozarządowe będą prezentować swoją działalność. Nie wszyscy wiedzą, że organizacje mamy aktywnie działające kilka lat i każda z tych organizacji ma naprawdę bardzo fajną, ciekawą ofertę do zaproponowania. Stąd też właśnie tego dnia około 25 organizacji, 24 dokładnie z tego co pamiętam, będą prezentować swoją działalność mieszkańcom Gdyni i zapraszają, aby gdynianie mogli przyjść i faktycznie poznać, zobaczyć co organizacje robią. Będzie też specjalna strefa dla dzieci, będzie ambulatoryjne w obu krwi,
Będą różnego rodzaju konkursy, podczas których będzie można wygrać naukę języka francuskiego. To tych form jakby promocji, aktywności, tego co będzie się odbywać jest naprawdę bardzo dużo. Będzie to wszystko działo się w niedzielę między godziną 10 a 18, a o godzinie 18 odbędzie się koncert Reni Jusis jako podsumowanie tego właśnie dnia. Nazwaliśmy to roboczo jarmarki organizacji pozarządowych, czyli takiej przestrzeni, podczas której organizacje będą chciały się zaprezentować mieszkańcom naszego miasta. Kolejny dzień to poniedziałek. O godzinie 10 rozpoczynamy konferencją w Multikinie, ogólnopolską konferencją na temat współpracy sektora pozarządowego właśnie z administracją publiczną. Już w tej chwili wiemy, że możemy się spodziewać około 100 przedstawicieli z wszystkich samorządów z Polski, którzy przyjadą oglądać nasze miejskie wzorce. Przyjadą razem między innymi właśnie ze Związkiem Miast Polskich, stąd też...